Witam Państwa, Anna Fuksiewicz. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. W swojej encyklopedii kina polskiego napisał Pan, że bohater dzisiejszej naszej audycji, nieżyjący już od 17 lat, wybitny artysta Wojciech Has, jest reżyserem zwolnionego rytmu, nastroju skupienia i kontemplacji, drugą obok Jerzego Kawalerowicza indywidualnością psychologiczno-egzystencjalnego nurtu szkoły polskiej. Zaś Martin Scorsese powiedział, że tylko dwaj reżyserzy na świecie potrafili pokazać inny wymiar rzeczywistości: Federico Fellini oraz Wojciech Has. No, cieszyłby się, gdyby usłyszał tę opinię, że w duecie z Fellinim są tak ważnymi filmowcami. Poeta, malarz ekranu, autor takich filmów jak jego fabularny debiut film Pętla, Wspólny pokój, Rozstania, Jak być kochaną, Rękopis znaleziony w Saragosie, Sanatorium pod klepsydrą, Lalka. Tak, wszystko to są tytuły utworów literackich. Poza jednym dosłownie wyjątkiem, filmem Złoto, który bardzo był literacki ze względu na scenariusz Bogdana Czeszki, we wszystkich innych wypadkach adaptował lubianą przez siebie literaturę. Ta literatura była przetworzona jakby przez jego psychikę, przez jego wrażliwość malarską, jego zainteresowania. Tak, bo on, podobnie jak Wajda, podobnie jak Kawalerowicz, studiował malarstwo na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był zresztą jedyny z nich trzech, który był krakowianinem, rzeczywiście z dziada, pradziada starej krakowskiej rodziny. Mówiono, że wnętrza w jego filmach, słynna graciarnia czy rupieciarnia Hasa, zawsze odwoływały się do mieszkania rodziców, typowego galicyjskiego, dużego mieszkania z wysokimi sufitami, z którego nikt nigdy niczego nie wyrzucał. Wszystko było zbierane, obrazy, papieżyska, stare ubrania. Pierwszy z takich to zaraz drugi jego film fabularny, Pożegnania, pełne było takich starych wnętrz, między innymi pensjonatu podwarszawskiego Quo Vadis, pełnego właśnie takich niezwykłych rzeczy. Mówiono, że to tło współgra z pierwszym planem i tworzy taką nową jakość. Więc on miał wyobraźnię plastyczną i tak wybierał fabuły, żeby dostarczały mu one okazji do takich właśnie wizyjnych filmów, ale nie służyło to tylko efektownym zderzeniom czy rozwiązaniom plastycznym, ale właśnie takim egzystencjalnym. Opowieści o świecie, swoistej stylistyce Hasa, pełnej melancholii. On troszkę przypominał swoimi zainteresowaniami, jeśli mówimy o kinie światowym. Ja bym wspomniał o Alenie René ze względu na zainteresowanie przeszłością i czasem. Sanatorium pod klepsydrą, proza Brunona Schulza, do której Has potrafił znaleźć klucz. Jeśli pan pozwoli, posłuchamy fragmentu wypowiedzi Wojciecha Hasa, którego wiele lat temu z okazji premiery tego filmu miałam okazję nagrać. Jest to zrobione w ten sposób, że bohater przychodzi do sanatorium, to jest początek filmu, i film kończy się sanatorium. Oczywiście, że to miejsce uległo też czasowi, prawda? Ten czas też tam pewne dewastacje poczynił. Nawet on ma taki posmak troszeczkę takiego science fiction. To, co doktor mówi do bohatera, że tutaj zatrzymaliśmy czas, czy nawet cofamy się w czasie. Po prostu bohater podlega tej mechanice. Wraca, ale tylko pamięcią. I tak jak to bywa w ogóle z naszą pamięcią. Czy tak było, czy było inaczej? Domysły jakieś. Te wspomnienia zmitologizowane jakieś takie, prawda? Troszkę są ze snu, odrealnione. Jaki ten sklep na przykład ojca był? Czy to był duży sklep, prawda, barwny i hałaśliwy, czy był to po prostu mały keramik? No, robiąc film fabularny, musimy się liczyć z przyzwyczajeniem widza do pewnych pozorów anegdoty, do pozorów fabuły. No i takie pozory są stworzone w tym filmie, także jest on fabularny, a jednocześnie nie jest. Punktem wyjścia przy pisaniu, no właśnie, jakby to zrobił Schulz, gdyby takie zamówienie otrzymał, prawda? Fragment jego prozy, właśnie Sanatorium pod klepsydrą, jest najbardziej fabularnie rozwiązany, nawet z dialogiem, prawda, sytuacjami
I to posłużyło za punkt wyjścia mnie. Po prostu już wtedy wiedziałem, jakby pisał dialog, jakby budował sytuację. Tam są w ogóle całe partie, które w niezmienionej formie weszły. Natomiast reszta, rozwinięcie całe i te perypetie wszystkie, no to już mając ten klucz, łatwo to było zrobić. Łatwo. No, nie tak zupełnie, ale początek był więcej zrobiony. Józef jest narratorem. No, są postacie różne tutaj, prawda? Jest matka, ojciec cudowny, ale bohaterem tego filmu jest czas. Oczywiście jest to nieuchwytne dosyć, ale wyraźne. Czas wszędzie daje o sobie znać. Te wyglądy, które się zmieniają, miejsca też ciągle. Sąd on taki był trudny do realizacji. Było pewne na początku nieporozumienie z podejściem do tej sprawy. Aktorzy, niektórzy, którzy przychodzili do tego filmu, z góry wiedzieli, że jest to taki dziwny film. Taki dziwny film, więc prosta zupełnie sprawa, należy dziwnie grać, bo to dziwna proza, jest dziwny dialog. No i tutaj zaczęły się kłopoty. Kłopoty dlatego, że on jest bardzo wielowarstwowy, ale grając, trzeba było grać po prostu proste tematy. Powitanie, pożegnanie, prawda, czy zazdrość. Właśnie nie dziwnie, tylko prostymi zupełnie środkami. Wtedy rezultaty były wyśmienite, bo po prostu kontekst potem decydował o wszystkim. No jak pan starał się zapanować nad sytuacją, żeby to nie poszło w kierunku jakichś udziwnień? Nie, panie, no przede wszystkim w czasie realizacji jest jedna sprawa, no oczywiście, że jest to produkcja i to produkcja prawie fabryczna, no ale zawsze ten margines eksperymentu jest i są na to środki, bo po prostu ogląda się materiał. A jeżeli jest dokładnie napisany scenopis, jest ten plan zrobiony, zresztą scenopis jest bardzo literacki, bardzo opisowy, no trzeba do tego wracać. A sam Schulz jakby bronił tego. Po prostu ta proza się sama broniła. Wszelkiego rodzaju, ja już nie mówię o aktorstwie, ale mówię o rodzaju materii filmowej. Jeżeli w jakim miejscu zaczęło to się mizrzyć, zaczęło to być pretensjonalne, no to było po prostu niedobre, nie do zniesienia. I to musiało się odrzucić. Zresztą przecież doświadczenie mam bardzo duże i nie robiłem różne rzeczy, ale pierwszy raz byłem w takiej sytuacji, że materiał sam się broni. To sanatorium pod Klepsydrą, pochodzące z drugiego tomu opowiadań, jakie Schulz wydał, najbardziej przypomina taką normalną prozę fabularną, ale łatwo powiedzieć, tak jak Haas powiedział o tym swoim pomyśle, początek i koniec, wizyta syna u ojca w sanatorium. Ale syn wie, że ojciec nie żyje. Więc odwiedza go jak? We śnie? W wyobraźni? No to wszystko trzeba rozwiązać. To jest taka podróż w głąb snu jakby, tak. Podróż w głąb snu, ale równocześnie światowej mitologii, dlatego że to był żywioł Schulza, mity ludzkości. On uczył, jak wiadomo, w gimnazjum w Drohobyczu. Z tego Drohobycza prawie nie wyjeżdżał, poza kilkoma podróżami, studiami itd. I jak uczył rysunków i robót ręcznych, uczniowie opowiadali potem, że najbardziej lubił opowiadać im baśnie. Oni go naciągali na opowiadanie bajek. Więc on chciał opowiadać mity ludzkości poprzez te fragmenty fabuł, które u Schulza zostały. Film rzeczywiście niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, drugi taki obok rękopisu znalezionego w Saragossie, zupełnie innej stylistyce utrzymany, barwny, taki rozbuchany od strony plastycznej. Duża rola, główna rola Jana Nowickiego. No i tak, też... on trochę gra mężczyznę, dziecko, trochę tak jak u Schulza. Dorosły, który równocześnie jest dzieckiem. Nie dosłownie dzieckiem, ale jest taki, próbuje ocalić wrażliwość dziecka w zachwycie światem, w traktowaniu właśnie każdej książki, nie jak książki, tam tylko jest ta księga, prawda? Mm-hmm. Tak, o której ojciec mówi, że jest mitem, że takiej księgi tak naprawdę nie ma, ale bohater jej poszukuje jak gdyby tego, co w tej księdze było zawarte. Mm-hmm. Niezwykłe obrazy, niezwykłe światy, bardzo malownicze, poetyckie, ezoteryczne. No, te filmy siłą rzeczy, choćby ze względu na scenografię, musiały być drogie. Mm-hmm. Taki przykład dam jeden. Tu Haas wspominał o tym, trzeba pokazać, jak wygląda ten sklep ojca, zmitologizowany,
który jest u Schulza szczegółowo opisany, ale nie właśnie w takiej realistycznej postaci. Wiadomo, że kupiec bławatny, materiały zapewne sprzedawał. Ale jak to pokazać? Szukamy scen. Jest tam taka niezwykła scena wizyty w sklepie ojca. Ale przecież i główny bohater, grany przez Nowickiego, i wszyscy, którzy mogą o tym mówić, wiedzą, że ojciec nie żyje. Jak to pokazać? Jest mnóstwo materiałów. Ojciec rozwija ten materiał, ale na tym materiale jest robactwo. Jak gdyby to było w podziemiach, w innym świecie. Tego typu rozwiązania, prawda? Jeszcze z muzyką taką Maksymiuka, bardzo oryginalną, Has tutaj proponuje. Sanatorium pod Klepsydrą jest obok rękopisu znalezionego w Saragosie i może wcześniej jeszcze Jak być kochaną, jednym z najbardziej spełnionych dzieł Wojciecha Hasa. Ale może cofnijmy się do roku 1957, do debiutu reżysera i filmu Pętla. Już ten film zapowiadał bardzo ciekawego filmowca. Jak patrzy się z dystansu na jego gusty literackie, Potocki, Prus, Schulz zwłaszcza, tak, jego najwybitniejszy pewnie film Sanatorium pod Klepsydrą, to wybór do debiutanckiego filmu bardzo wtedy modnego Marka Chłaski. Wszyscy filmowcy w sezonie 56-57, 58 do wyjazdu Chłaski za granicę, chcieli współpracować z Chłaską, ale to był pisarz taki bardzo związany ze współczesnością, z dniem dzisiejszym, takim przełomem październikowym w Polsce, a do wyobraźni Hasa pozornie to nie pasuje. Tymczasem z tego bardzo zresztą wtedy głośnego opowiadania Chłaski o jednej dobie z życia alkoholika. On zrobił taki dramat egzystencjalny, gdzie główny bohater Kuba, grany przez Gustawa Cholubka, to była pierwsza główna rola tego aktora, który stał się na właściwie całą twórczość Hasa takim jego portparolem. Grał takie znaczące postaci, z którymi najbardziej Has mógł się identyfikować. Że to nie był interwencyjny film o alkoholiku, tylko o dramacie człowieka, który nie może się pogodzić. Coraz bardziej się pogrążył w tym swoim nieszczęściu, tak. W tych próbach wyzwolenia nieudanych. Tak, aż do końcowej, zapowiadanej przez tytuł udanej próby samobójczej. Pętla była skromnym filmem psychologicznym, natomiast rękopis znaleziony w Saragoście z 1964 roku, no to już jest zupełnie inny rozdział twórczości Hasa. Ukończony w 64, tak. Premiera w 65, bo to była ogromna produkcja, stu kilkudziesięciu aktorów, 3,5 godziny w końcu ta wersja ekranowa, ileś dekoracji, strojów, a ekipa w ogóle nie wyjechała z Polski, mimo że trzeba było naśladować pejzaż hiszpański, dlatego że pierwowzór literacki, akcja pierwowzoru literackiego, niezwykłej powieści napisanej przez wiele lat na przełomie XVIII-XIX wieku przez polskiego arystokratę Jana Potockiego, zresztą napisanej po francusku, jak to polscy arystokraci w tych latach mówili i pisali po francusku, więc powieść właściwie należy do literatury francuskiej, jest lekturą obowiązkową od lat we francuskich liceach. Akcja tego pierwowzoru rękopisu znalezionego w Saragosie, napisanego przez Jana Potockiego, toczyła się w Hiszpanii. Alfons van Worden, kapitan Gwardii Walońskiej, zmierza do Madrytu. Zmierza, a po drodze mnóstwo się dzieje. To była tak zwana konstrukcja szkatułkowa. Cały smak tej książki, niezależnie od jej rozmaitych treści oświeceniowych, filozoficznych, polegał na opowieść w opowieści. Opowieść w opowieści. Mm. Więc to było tak zwana proza szkatułkowa. Jeden opowiadający X wprowadza kolejnego opowiadacza Y, który znów wprowadza Z, i tak dalej, i tak dalej. A jak to na film przełożyć? To jest ciekawe, że on znalazł sposób. I on znalazł na to sposób. I narracyjny, i scenograficzny. To tak. Wielki wyczyn scenograficzny. On miał szczęście do scenografów. Przede wszystkim taki jego przyjaciel z okresu krakowskiego, Jerzy Skarżyński, był takim jego zaprzyjaźnionym scenografem i on wspólnie z całym zespołem, tam potrzeba było szycia kostiumów i tak dalej, tę Hiszpanię wyczarowaną we
wrocławskiej wytwórni, bo dodajmy, że to jest we Wrocławiu nakręcone. Park wokół hali stulecia pełnił wiele funkcji scenograficznych. Plejada aktorów, Wyżyna krakowsko-częstochowska, muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Zdjęcia Jachody. Mieczysława Jachody. Ten film uważany jest na Zachodzie za film kultowy. Martin Scorsese włączył go do serii wydanych na DVD filmów Martin Scorsese i Francis Ford Coppola prezentują, a wcześniej zlecił cyfrowe odnowienie kopii tego filmu. Podobno Luis Buñuel oglądał go trzykrotnie. To niezwykłe takie uznanie ze strony tego typu reżyserów. Tak. Ja, kiedy mieszkałem w Paryżu między 89 a 93 rokiem, to przez większość tego okresu w którejś z sal cyklu MK2, czyli takich multiplexów, ale artystycznych Martina Karnica, zawsze rękopis znaleziony w Saragosie był wyświetlany. Raz poszedłem z ciekawości, no jakaś tam publiczność była. No nie była to wielka publiczność premierowa, ale to jest rzeczywiście jeden z tych polskich filmów, które zawsze znajdują swoich odbiorców, bo są tak oryginalne. A równocześnie film przygodowy, prawda? Na różnych poziomach można go oglądać. Nieoczekiwana kreacja Zbigniewa Cybulskiego, który na pozór zupełnie nie pasował do postaci tego XVIII-wiecznego żołnierza. Zawsze mówiło się o nim, że źle się czuł w kostiumie. Nie znosił grać bez okularów. Bardzo współczesny rys, że tak to wniósł. Tak, i mówi się o tym, że on właściwie mało co widział grając, bo nie było jeszcze szkieł kontaktowych wtedy, on, że to sprzyjało temu zagubieniu w rzeczywistości głównej postaci. To był rękopis znaleziony w Saragosie. 2 lata przed tym filmem powstał film Jak być kochaną. W nim również zagrał Zbigniew Cybulski, ale główną, bardzo przejmującą rolę kobiecą grała Barbara Kraftówna. Jaką scenę z tego filmu przywołamy, panie profesorze? Bardzo chętnie bym tu przywołał taką dzisiaj może najsłynniejszą scenę z filmu Jak być kochaną, zrealizowanego w takim końcowym okresie Polskiej Szkoły Filmowej, 62 rok premiera. W tym filmie Jak być kochaną jest słynna scena, która jakby nawiązuje, czy polemizuje z najsłynniejszą kanoniczną sceną Polskiej Szkoły Filmowej, z tak zwanymi lampkami spirytusowymi, czyli z takimi zniczami żałobnymi, towarzyszącymi słynnej rozmowie przy alkoholu Maćka Chełmickiego i Andrzeja, dwóch akowskich spiskowców w Polsce w 1945 roku. W Jak być kochaną jest scena rozgrywająca się też już po końcu wojny, pewnie w drugiej połowie 1945 roku w Polsce, nawiązująca do tamtej, która jest jak gdyby taką demistyfikacją. Ten sam Zbigniew Cybulski w kawiarni, w której też jest kobieta śpiewająca Czerwone Maki na Monte Cassino, snuje taką kombatancką legendę, o której my widzowie wiemy, że jest jego wymysłem, że on jest skrachowanym aktorem, który przez całą wojnę przesiedział w ukryciu. Dzięki postaci. A postacią prawdziwie dramatyczną jest kobieta, która kochając go po prostu z miłości do niego, teraz daremnie usiłuje go utrzymać przy sobie. Grają Barbara Kraftówna wspaniale i Has jak gdyby przez taką reżyserię tej sceny pokazuje niejednoznaczność przyjętych wojennych mitów, podpowiada, że czasem dramaty i tragedie prawdziwe toczyły się w życiu osobistym osób, których nie kojarzymy z żadnym bohaterstwem. Jak w tym wypadku główną bohaterką jest właśnie ta kobieta, która nie tylko, że nie dostaje żadnych nagród ani odznaczeń, ale dostaje wyrok sądu koleżeńskiego, ponieważ występowała w tak zwanych teatrzykach kontrolowanych przez Niemców właśnie dlatego, że potrzebowała ochrony i pieniędzy dla tego ukrywanego przez siebie mężczyzny. Do tych filmów, o których mówiliśmy, może jeszcze warto by dodać taki film Szyfry. Niby najbliżej związany z rzeczywistością, bo rozgrywający się w Krakowie w połowie lat 60., ale z takimi powrotami do przeszłości, bo chodzi o rekonstrukcję tragicznej historii rozgrywającej się w
Polsce w okresie okupacji, ale sposób pokazania tego filmu sprawia, że on wciąż brzmi jak opowieść aktualna. No oczywiście były też inne tytuły, takie jak Wspólny pokój, właśnie już wspomniany, jak Rozstania, Złoto, no i była też Lalka. Tak, jedna z dwóch, pierwsza, bo później jeszcze był serial telewizyjny Ryszarda Bera, ale ta pierwsza propozycja zrealizowana pod prąd takich tradycyjnych odczytań. Po obejrzeniu filmu Hasa nauczyciel raczej nie ma ochoty zadać uczniowi klasycznego pytania, Wokulski romantyk czy pozytywista. Bardziej zmuszony jest do nowego odczytania. Spełnienie, na ile człowiek może realizować swoje życiowe cele, od czego to zależy. Także Zbigniew Cybulski marzył o zagraniu tej roli, no ale po jego śmierci Has obsadził bardziej tak w związku z warunkami zewnętrznymi i Mariusz Dmochowski bardzo dobrze zagrał Wokulskiego. A Lalką była Beata Tyszkiewicz, która zresztą grała u Hasa także w rękopisie. Tadeusz Fijewski, świetna rola Rzeckiego. Has był bardzo cenionym i wybitnym pedagogiem i miał ogromny wpływ na bardzo wielu reżyserów. W każdym razie o tym, że na nich wpłynął, mówili mi swego czasu i Małgorzata Szumowska, i Lech Majewski. Mariusz Grzegorzek, obecny rektor szkoły filmowej, prawda, uważał się za ucznia Hasa. W którymś momencie on właściwie przestawił się na pedagogikę, uczenie, nie mogąc znaleźć właściwie pieniędzy na swoje filmy. Tak, prawda? On ten drugi okres, zwłaszcza ostatni, późny okres twórczości, w którym zresztą realizował filmy, trzeba powiedzieć gorsze, mniej udane. Takie tytuły: Nieciekawa historia, Pismak, Niezwykła podróż Baltazara Kobera, Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany. Ale każdy wart uwagi i jakoś pozostający w dziejach polskiego kina. Najtrudniejszy okres Hasa to była druga połowa lat 70., właśnie po Sanatorium pod Klepsydrą. Mimo sukcesu tego filmu, może nie aż tak komercyjnego, bardziej artystycznego, on potem na kolejne swoje wspaniałe projekty nie znajdował środków, między innymi legendarny projekt adaptacji powieści Iwaszkiewicza Czerwone tarcze, rozgrywające się w średniowieczu, a zwłaszcza takiego ogromnego, ogromnie ciekawego projektu według scenariusza oryginalnego żyjącej w Paryżu polskiej dziennikarki, tłumaczki Jadwigi Kukułczanki, Osioł grający na lirze. To miał być taki epos nawiązujący do starego gatunku rozmów zmarłych, rozgrywający się we wszechświecie, ale także w takim mieszkaniu typowo krakowskim, które miało być punktem wyjścia. W drugiej połowie lat 70. zorganizowano bardzo dużą koprodukcję z udziałem wybitnych aktorów. Między innymi Pana Boga miał grać Orson Welles, Matkę Boską Catherine Deneuve. Nie opowiadam żadnych tutaj projektów, tylko realny plan finansowy. Filozofowie mieli rozmawiać we wszechświecie, a w środku, jak zawsze, miłość takiej pary, która nie może się z sobą połączyć. To mieli grać młodzi polscy aktorzy. I to się rozbiło o stan wojenny, w wyniku którego, jak ekipa się nie znalazła we Francji, to w ciągu paru tygodni te wszystkie umowy finansowe zaczęły się sypać. Francuzi musieli wybrać, wybrali Dantona. Na dwie takie wielkie produkcje polskie we Francji nie było środków. I właśnie zamiast tego Osła grającego na lirze, Has realizował wtedy w Polsce z częścią tej ekipy scenografów, żeby część uruchomionych środków wydać Nieciekawą historię według dawnego projektu, według opowiadania Antoniego Czechowa. I właśnie o tym niezrealizowanym filmie pan pisze w swojej książce, bardzo ciekawej, historia na temat... Historia nie była kina PRL. Twórca osobny, Wojciech Has, wizjoner o bardzo własnym stylu. Czy myśli pan, że filmy Hasa sprzed wielu lat pokonują czas, jak odbierają go na przykład pana studenci? Tak, on jest jednym z tych twórców polskiego kina, który pozostał. On zawsze miał jakąś tak zwaną niszową, używając współczesnego terminu, publiczność, ale za to wierną, i te filmy dziwnie się nie starzeją. One przez to, że rozgrywają się trochę poza czasem, w takiej wykreowanej przestrzeni rzeczywistości, one tak jak brzmiały, tak brzmią dalej, czysto. Oglądałam rękopis niedawno, właśnie już w zrekonstruowanej wersji cyfrowej.
to rzeczywiście się w ogóle jakby nie starzeje. Się tak, tak. Jak świetny film przygodowy. Co więcej, one jak zagrane. Gdyby zyskują. Ja mam w swoich zbiorach, no może dzisiaj już to nie robi takiego wrażenia, ale kiedy jakieś 10 lat temu pierwszy raz dostałem od kogoś jedną z pierwszych wersji odnowionej cyfrowo przez Witolda Sobocińskiego, po co najmniej roku chyba pracy właśnie Sanatorium pod Klepsydrą, to było to zdumiewające wrażenie, że widzę ten film naprawdę po raz pierwszy. Pamiętam takie wrażenie, które zrobiła na mnie scena końcowa, gdzie zobaczyłem, że tam stoi matka i widzi schodzącego do grobu bohatera granego przez Jana Nowickiego. Nigdy tej matki nie widziałem, bo po prostu było niewyraźne. A teraz wszystko w nim widać. O twórczości Wojciecha Hasa mówił pan profesor Tadeusz Lubelski, a z państwem żegna się Anna Fuksiewicz.